Maria Luisa szczerze o odejściu z sanatorium miłości. To nie była zgrana grupa. Maria Luisa, zwana Majką, w siódmym odcinku Sanatorium Miłości opuściła program. Była to dla niej trudna decyzja, a kuracjusze byli w szoku. W sieci pojawiło się wiele spekulacji, co mogło stać za rezygnacją seniorki. Teraz sama zainteresowana odniosła się do plotek. Majka z Sanatorium Miłości, po odejściu z programu udzieliła wywiadu Plejadzie. Stwierdziła, że nie jest jej dane znalezienie drugiej połówki przed kamerami TVP i sama już nic nowego nie wniesie do formatu. Po emisji kilku odcinków była zaskoczona, że pozostałe kuracjuszki obmawiają innych za plecami, a jedna z uczestniczek wprost krytykowała Majkę. Wydawało się, że Majce jest pisany Stanisław Sting. Niestety seniorka nie była do końca przekonana, czy ta relacja przerodzi się w coś poważniejszego. Poza tym widziała, że Staszkiem nadmiernie interesuje się Małgorzata. Majka nie mogła znieść zachowania Gosi i stwierdziła, że przekaże pałeczkę innej osobie i zwolni miejsce w programie. Teraz ponownie zabrała głos i odniosła się do dość zaskakujących plotek. Maria Luisa tłumaczy się z odejścia z Sanatorium Miłości. Okazuje się, że Gosia nieco żałowała, że Majka opuszcza program, ale z drugiej strony cieszyła się, że będzie mieć Stanisława tylko dla siebie. Udało jej się dopiąć swego, a senior żywo się nią zainteresował. Już nie kryją się ze swoim uczuciem i obdarzają pocałunkami. Jednak czy ich relacja przetrwa? Małgorzata niedawno wygadała się, że została sama. Majka jednak nie żałuje swojej decyzji. Tuż po jej odejściu spekulowano, że opuściła program dla mężczyzny, o którym opowiadała w rozmowie z Martą Manowską. Przyznała, że jej obiekt uczuć ma żonę i dzieci, ale gdyby nic nie stało na przeszkodzie, a on powiedziałby tylko słowo, to Majka bez zastanowienia weszłaby z nim w związek. W związku z tym spekulowano, że odejście kuracjuszki może mieć związek z zajętym mężczyzną. Część widzów zaczęła też twierdzić, że odejście Majki było wyreżyserowane, aby nieco ożywić program. W sześciu sezonie Sanatorium Miłości nie brakuje smutnych wyznań, więc sądzono, że to jeden z pomysłów na podniesienie oglądalności. To jest wierutna bzdura. Wyjście z programu to była wyłącznie moja decyzja. To nie była taka zgrana grupa, jak w poprzednich edycjach. A kobiety trafiły się wyjątkowo charakterne, mówiła Majka w wywiadzie dla Dziennika Zachodniego. Małgorzata mówiła otwarcie, że jest zainteresowana Staszkiem. A ja nie kryłam, że dobrze mi się z nim rozmawia, mamy wiele wspólnych tematów, ale na tym koniec. Nie chciałam wplątywać się w żadne intrygi. Stwierdziłam, że nie wniosę nic nowego do programu, a ktoś inny może skorzystać, dlatego odeszłam, dodała Majka. Ostatecznie grupa opłakiwała decyzję Majki, ale seniorzy szybko zainteresowali się nową uczestniczką. Do programu dołączyła Maria z tak zwanej listy rezerwowej. Szybko zgrała się szczególnie z panami, w oko wpadł jej Ryszard, który już zakochuje się w Teodozji, Tadeusz związany z Janiną oraz Andrzej. Maria zdążyła też zaliczyć pierwszą kłótnię z Elżbietą. Atmosfera jest dość napięta, ponieważ panie pomieszkują w jednym pokoju. Z kim zwiąże się Maria i czy w grupie zapanuje spokój? Przedostatni odcinek Sanatorium Miłości już 5 maja o 21:20 na TVP1.